Rozwiąż układ równań. Y równa się minus 1 czwarta x plus 100 i drugie równanie y równa się minus 1 czwarta x plus 120. Rozwiązać układ równań znaczy znaleźć takie liczby x i y, które spełniają oba te równania. Więc popatrzmy. Popatrzmy na pierwsze równanie. No pierwsze równanie mówi, że y jest jakoś tam związane z x. Wobec tego, no a drugie równanie również mówi, że y jest równe minus 1 czwarta x plus 120. Czyli skoro tu mam y, tak, czyli w miejsce tego y, tutaj w drugim równaniu mogę podstawić to, co wynika z pierwszego równania. Prawda? Pierwsze równanie mówi, że y jest równe właśnie minus 1 czwarta x plus 120, a drugie równanie mówi, że y jest równe minus 1, przepraszam, pierwsze równanie mówi, że y jest równe minus 1 czwarta x plus 100, a drugie równanie mówi, że y jest równe minus 1 czwarta x plus 120. Czyli w miejsce y w drugim równaniu możemy podstawić to, co wynika z pierwszego równania. W ten sposób dostaniemy jedno równanie na x. No to zróbmy tak, minus 1 czwarta x plus 100 równa się minus 1 czwarta x plus 120. Dobrze. No i teraz co? I teraz chcemy x na jedną stronę, a te wiadome liczby na drugą stronę. Czyli co? Czyli żeby się pozbyć x z prawej strony, musimy do obu stron równania dodać 1 czwarta x. Prawda? Wtedy zniknie x nam z prawej strony. Czyli dodajemy 1 czwarta x do lewej i do prawej strony. W ten sposób po lewej stronie zostanie nam to. Tu mieliśmy minus 1 czwarta x, dodaliśmy 1 czwartą x, czyli x-ów nie będzie wcale. Po lewej stronie zostanie nam 100. A po prawej stronie, no tu mieliśmy minus 1 czwarta x, dodajemy 1 czwarta x, to znowuż x-y nam znikają. I zostaje tylko to, co było, czyli 120. No i widzimy, że jeżeli x i y spełniają te dwa równania, to z tego wynika, że 100 musi być równe 120. Ale oczywiście 100 nie jest równe 120, czyli to jest nieprawda. Czyli to nie jest prawda. Zatem nie ma takich x i y, zatem nie istnieją, może to napiszmy na czerwono, nie istnieją x i y spełniające nasz układ. No, czyli ten nasz układ równań nie ma rozwiązania. Ten nasz układ równań, czyli układ równań nie ma rozwiązań. Inaczej też się mówi, jest sprzeczne. Tak? Te dwa równania naraz nie mogą być spełnione przez żadne x i żadne y. Nie ma rozwiązań i jest sprzeczny. To jest to samo. No, to jest to samo stwierdzenie na dwa różne sposoby wyrażone. Teraz zobaczmy. Wiemy, że co? Że to jest równanie proste. No, teraz popatrzmy. Czyli mamy dwie proste. Teraz te proste mają ten sam współczynnik kierunkowy. No, a różne wyrazy wolne. Cóż to oznacza? To oznacza, że to są proste równoległe. No przypatrzmy się jeszcze raz. Tutaj mamy układ współrzędnych. Może dobierzmy jakieś jednostki, czyli powiedzmy, że tu będzie 100, 200 i tak dalej. No i teraz tak, pierwsze równanie dla x równego 0, y jest 100, czyli 100 jest tu 100. I teraz powiedzmy x równe 50, tak, 50 to może nie bardzo, x równe
może x równe 200, prawda? Jak x jest równe 200, to y jest minus 1 czwarta razy 200, czyli 50, minus 50 plus 100, czyli 50. Czyli dla 200 jest 50. Czyli mam dwa punkty, mogę narysować prostą. To jest ta prosta opisująca, to jest prosta opisana równaniem y równa się minus 1 czwarta x plus 100. No teraz druga prosta jest minus 1, czyli ma ten sam kierunek, ten sam współczynnik kierunkowy, tylko jest przesunięta o 20 w górę, prawda? Bo to jest, czyli tak, w druga prosta, tu jest 120, czyli troszkę wyżej. No i tu będzie, prawda, dla 200 będzie 7, to 20, czyli to jest po prostu prosta, która jest równoległa do naszej prostej i przesunięta w górę o 20. To są proste równoległe. No i teraz rozwiązanie tego, punkt rozwiązania tego układu równań, to są punkty, których współrzędne leżą na obu prostych, prawda? Wszystkie x i y, które spełniają pierwsze równanie, leżą na tej prostej. Wszystkie x i y, które spełniają drugie równanie, leżą na tej prostej niebieskiej. Więc te x i y, które spełniają oba równania, leżą na przecięciu tych prostych. Ale te proste są równoległe, czyli nie ma takich punktów, które, no, które po prostu te proste się nie przecinają. Wobec tego ten układ równań nie ma rozwiązania.